Dzień dobry, witajcie ponownie na kanale Samochody Graczyka. Dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę. Pojedziemy sobie na południowo-wschodnią część Polski, żeby obejrzeć Stara 1142 z pierwszej serii produkcyjnej. Ale żeby zrealizować mój cel, najpierw muszę pobrać akumulatory. W dzisiejszą wycieczkę wybierzemy się radiowozem policyjnym SID-em, a akumulatory weźmiemy z dużego radiowozu policyjnego, czyli z Hydromila 2. W Jelczu nie ma klamki. Znaczy klamka jest, ale to jest coś takiego. I to służy do otwierania drzwi. Są akumulatory. Akumulatory są z najlepszej firmy, z ZAPA. Generalnie to ja lubię dźwigać akumulatory od ciężarówki. I jeden. I drugi. Można jechać. Drzwi zamknięte, SID zamknięty, w drogę. I cykmyk, jestem na miejscu. Przyjechałem sobie na Lubelszczyznę, w okolice Chełma, tym wspaniałym, pięknym moim radiowozem. Dlaczego ona jest na żółtych? Zaraz zapytacie. No jest na żółtych dlatego, że może. To zapraszam na stronę radiowozy.pl. Tam możecie zobaczyć inne moje samochody, które są na żółtych tablicach i są radiowozami. Koniec lokowania produktu i zapraszam Was na dalszą część wideo. I tutaj takimi drogami jadę oglądać Starka. Patrzcie jak ładnie. Swoją drogą taki dojazd do posesji, to jak śniegu dowali, to ile tu jest odśnieżania. Jestem w pięknym gospodarstwie, do którego właśnie przyjechałem. Widziałem już Stara, ale to co tu ja jeszcze zobaczyłem, to zobaczcie jak się mi twarz cieszy. Oprócz takich pięknych ciągników, no to jest miejsce, garaż pełen skarbów. Zobaczcie jak jest fajnie. Tam sobie pieseł szczeka, ale na samym wejściu stoi Simpson, skuter. O, to było moje marzenie, taki Simpson. Rewelacja. Tu wyjeżdża Zetor. Wyjdę, żeby w ogóle było coś słychać. Mały Zetorek. Czyli co, plan jest taki, że wyciągamy tego Stara na zewnątrz, tak? No to rewelacja. W międzyczasie, jak panowie wyciągają Stara, to zobaczcie jaka to jest bomba. Chociaż to nie jest bomba, tylko ja już się podpytałem, co to jest za wynalazek. To jest tunel do suszenia ziarna, opalany piecem, przez cały tunel idzie rura. Tu jest komin, tu się obracało. Piękna rzecz. Jest kombajn Bizon, ale to jest wielkie urządzenie. To jest moje marzenie, pojeździć Bizonem. Będą panowie wyjeżdżać Starym. W zasadzie będą go wyciągać z Zetorem. Zetor 52.11. Nic mi to nie mówi, ale bardzo ładnie silniczek pracuje w tym ciągniku. Tam już sztywny hol. Ależ ja lubię maszyny rolnicze i w ogóle lubię duże sprzęty. Duży chłopiec, duże zabawki. A w ogóle to jestem mega fanem takich miejsc. Zobaczcie jak tu jest pięknie. Ja tak chyba mógłbym mieszkać w ogóle. W takim miejscu, jakiś opryskiwacz. A tu? Chyba całkiem duże zaskoczenie. Mamy DT-a. DET w roli ciągnika. Mocna rzecz. Niespodzianka, jeszcze jeden DT-75. Tu się dzieje. Pieseł, uciekaj! Uciekaj! Uciekaj, pieseł! No, jeszcze z tamtej strony. Na milimetr. Na milimetr. Zobaczcie jaka pajęczyna na oponach. Długo stoi Starek. 0,55 MPa. Stare 1142 mają odchylaną kabinę, więc łatwiej jest się dostać do silnika niż w przypadku Stara 200. A zobaczcie w jakim fajnym stanie jest ten sprzęt. Zobaczmy jak w środku wygląda. Fotel w bardzo ładnym stanie. co się chyba nie zdarza często. O, tu jest jeszcze nawet folia na siedzonku. Deska niepopękana. Tu jest chyba jakaś dodatkowa nagrzewnica zrobiona. Nie ma tachografu, bo użytek własny. Kiedyś się tak dało, ale prezentuje się to całkiem fajnie. Z tej strony no ta rama to zdrowa, ale cała w nalocie. Wypadałoby to wszystko wypiaskować i pomalować od nowa. Ale za to kabina jest naprawdę w bardzo fajnym stanie. I drzwi, i ranty. To wszystko jest zdrowiuteńkie. Rygle. Naprawdę fajnie. Co my tu mamy? Star 1142, wersja 01. Silnik bez turbo. 4644 sztuka. I samochód jest wyprodukowany w roku 90. Zobaczcie, mamy już trzecią RP, a fabryka nazywa się nadal imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Feliks Dzierżyński, morderca Polaków. Okropna postać. Trzeba jeszcze kombinację, może bym drugą dziesiątkę. Ja mam dziesiątkę. Tak? No w kieszeni. Mam narzędzia. No dobra. Chyba to jest. A, z klawisza już jest, tak? Dobra. Gaz wraca. Można? Tak. No i jak? Palimy? Świecę. Z kluczyka jest palony, czy z przycisku? Nic. On opór stawia, bo kontrolka przygasa, czyli on coś tam ma w sobie nie tak, ten rozrusznik. To teraz ja wejdę w kabinę, otworzę. I tu trzeba ręcznie machać. Andrzejku, pomóż tam z tamtej strony. A co mam robić? Podnosić kabinę, podnosić. A tak ręcznie, tak? Tak. Okay. Oh. Blokadka. No i co, tu mamy rozrusznik. Możemy spróbować na krótko jakimś śrubokrętem, no. Czy w ogóle... Jest śrubokręt. Czy to żyje? Tutaj. Łatwo zmasować będzie. Na biegu. Ja? No to wyrzuciłby. Trzeba by zalewarek teraz jakoś. A to już trzeba po kabinę położyć. Wiesz co, teraz to można było sprawdzić, czy reaguje na kluczyk już. Tego sprzęgła nie ma? Bo to powietrzem jest... Nie, to hydraulika. Aha. Nie. Bo, a kontrolki są? Tak, tak. Przygasa tak delikatnie. No ale... właśnie, coś tu. No coś chyba z tym elektrowłącznikiem. Kabiny. No to spróbujemy go odpalić z otwartą kabiną. Tak. Teraz już nie jest na luzie. Może nie walu? Chyba się skinie, nie? On stoi w jednym miejscu cały czas. Ale obraca się. Ale zrobił jakiś obrót? Nie obrócił. Wiesz jak? Nie obrócił. Trzymało. Da się tam taki kabelek pod tą wsówkę, damy bezpośrednio do akumulatora i na krótko go spróbujemy. To pan wrzuci piątkę. Muszę wyjechać radiowozem stąd. Będziemy ciągnąć traktorem dalej Stara, żeby sprawdzić, czy w ogóle motor się obraca, bo wychodzi na to, że silnik się nie chce obrócić. No nie wiem czemu jest taki problem. Można było wcześniej sprawdzić. No. Bo jest stary. Stary wóz to tak ma. Kręci! Dobra! Tak jakby były padliny te akumulatory, a ja naprawdę odpaliłem Jelcza przed wyjazdem i dopiero wyjąłem. To może ten rozrusznik, nie? Może. Jelcz ma 2 razy większy silnik niż Star. No. Jasne. No tak. Żebym jakieś wziął spółki, a serio wziąłem takie akumulatory pewniaki. Może tym heblem parę razy włączyć, wyłączyć, włączyć, wyłączyć. Bo jak... Ja to nie załączam. Bo może być słabe przejście na stycznikach. Tak, nie? Tak. No spróbuj teraz. Nie, on nie ma mocy w ogóle. A ma pan takie kable rozruchowe? No. Porządne? Dajmy mu sklemy bezpośrednio. Tak, też o tym myślałem, no. Dobra, tam jest... Plus jest. Dołożony jest plus. Mamy plus. Jeszcze podepniemy masę. Okay. Tam za hak do podnoszenia. No i zobaczmy. Zobaczmy. To jest taki profesjonalny starter rozrusznika. I co się wydarzy? Super! No teraz to... Będzie żył. Będzie żył. Teraz może i wody przynieść. Można by wody wlać, bo jak my go odpalimy, a nie działa nam sprzęgło, to nie ma jak go zdławić, nie ma jak wrzucić biegu, a jak go nie napompujemy, to go nie zgasimy. No tak. Wypadałoby wody wlać. To co, chyba kładziemy, nie? Zaraz, nie, czekaj, ruszymy. Bo... Kranik jest otwarty na silniku. I na pewno na chłodnicy jest też. To jest. Jest jednak odkręcony. Jak? Udało się? Tak. Kurczę, psa znokautowałeś. Pieseł się przestraszył. Niosę wody. Chodź. Ale skrzynię ma ładne, borty ma proste, nie? W ogóle no tak, człowiek 80 lat i taki w sile wieku jest, nie? Tak. Mówi, że sołtys i na Simpsonie gania. Tak. Dobra, panowie, to jest jego chwila prawdy. Tak. Zobaczymy tylko, czy hebel jest. Zapali tak? No to z tymi biegami to nie wiadomo co teraz jest. Nie wiem, no to wszystko przez okres leżakowania. Popatrzymy tam. O. Coś tu strzeliło. Ta kabina nie wlazła tak na... Może to kabina, bo raczej nie chciał pojechać, nie? Nie. Może by mu gazu dodać? Nawet nie trzeba gazu dodawać. Znaczy może on nie będzie chodził, jak się... No nie będzie, ale... Tyle lat stania i usożył. Po małych modyfikacjach instalacji elektrycznej nabija powietrze, to sprężarka podaje. Zobaczcie, jak są zatopione kontrolki w takim kołnierzu, żeby było widać pomimo słońca. To coś jak tylne lampy w Mercedesie. Posłuchajcie jak ten silnik pięknie pracuje, jak on mruczy. Wszyscy mówią, że silnik SW680 pięknie pracuje, a ja uwielbiam ten rytmiczny gang S359. Czyli to taki motorek jak w 200, jak 266. No szkoda, że to nie jest 1142 turbo, gdzie ten silnik jest dużo mocniejszy dzięki turbosprężarce. Ale dźwięk jest rewelacyjny. Że cały jest w nalocie, że to wszystko wymaga takiego gruntownego malowania, odświeżenia. Jednak jakość z okresu zmian ustrojowych w Polsce była podła, co wielokrotnie mówiłem. Ale podoba mi się to, że jest oryginalny ten samochód, że nie ma żadnych zmian, przeróbek i podobno jest do niego jeszcze opończa. Słucham? Paliwa ktoś do pełna nalał. Zaczęło wreszcie przybywać powietrza zbiornika. Może być, że któryś zawór puścił i uchodzi, a może być, że zastały się zaworki w sprężarce, co się zdarza. Udało się napełnić jeden zbiornik. Zobaczymy, czy auto zgaśnie. Stara gasi się przyciskiem, który jest pod lewą stopą. No, widać, wystarczyło wiatru, żeby zgasić auto. Starem, ale powiem wam, że ta maszyna mnie tak ciekawi, że już się podpytałem, jak to zostało stworzone. I tak, rura była kupiona na zamówienie w Wino-Wrocławiu, w fabryce beczek, tak? W fabryce beczek. Oni tam robili, proszę pana, balustrady. Ale mieli jakieś takie giętarki specjalne, tak? Tak. Bo to tu jest jakiś... Aha, tu jest pianka. Aha. To ciepło nie uciekało. Koło zębate do napędu jest wykorzystane z samochodu Star 6x6. Ze Stara, tak? Z dźwigu, z żurawia. To kółko podporowe, rolki są ze spycharki, tak? Z DET-a. Z DET-a. Z wózków DET-a. Taka piękna rzecz. I to wszystko jest napędzane silnikiem elektrycznym. Tu jest jakiś motoreduktor do tego, tak? Jest, bo obroty trzeba było zmniejszyć, bo żeby go siła odśrodkowa nie złapała. No tak, bo mógłby zamiast ziarna olej wyjść. Nie tylko, wie pan, ten czas za szybko leci. No niestety, taka prawda życia jest. Ale zobaczcie, jakie to jest długie. Tunel do suszenia zboża, ziarna. Aha, tu jest palenisko, tak? Palenisko i tu się paliło. Starek wraca na swoje miejsce postojowe. Woda została spuszczona z układu, akumulatory wyjęte. Także operacja cofania na centymetry już dobiega końca. Zobaczcie, jaki piękny Bizon. Fabryka maszyn żniwnych. To jest 2075 sztuka kombajnu Bizon. Ten kombajn, proszę państwa, ma 50 lat. 72 rok produkcji. Ale to wtedy, 50 lat temu, to naprawdę była całkiem nowoczesna konstrukcja, nie? Tu jest serce. O! To jest mały Leyland, czyli SW400. Silnik o pięknym gangu Bardzo ładnie ten silnik brzmi. Niesamowita jest ilość gałek. Zobaczcie, ile tam jest gałek. Tu są schody, jak na prom kosmiczny. Tak się wchodzi. Takie jest miejsce pracy kombajnisty. Kombajn w cabrio. Kto policzy, ile tych gałek jest? Już nie mówiąc, od czego one są, ale... No, tamta to jest pewnie od biegów. I tyle wiem. I na dziś to jest koniec historii. Jeżeli macie ochotę zakupić sobie Stara 1142, którego przed chwilą widzieliście, piszcie w wiadomości prywatnej. Cena Stara nie jest wygórowana. 10 500 zł za auto z pierwszego okresu produkcji, które było wyprodukowane już w wolnej Polsce, czyli w III RP, w fabryce imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Taka ciekawostka. Także jeżeli ktoś chce uratować tego pięknego Stara, zapraszam do pisania. A dziś to jest wszystko. Nara.